Starostwo powiatowe w Tarnobrzegu nawiązało współpracę z Fundacją Misji Obywatelskiej, by wesprzeć pomysły lokalnej młodzieży. A nastąpi to w ramach projektu pod nazwą Przystanek – Czas na podkarpacką młodzież. Efektem nawiązania współpracy pomiędzy Starostwem Powiatowym a Fundacją Misji Obywatelskiej było spotkanie informacyjne w siedzibie starostwa, na które zaproszeni zostali uczniowie szkół z terenu Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego wraz ze swoimi nauczycielami i dyrektorami. Podczas niego przedstawiciel fundacji opowiedział o projekcie i o tym, jakie możliwości otwierają się przed tymi, którzy wezmą udział w zorganizowanym konkursie dotacyjnym. W ramach niego młodzież będzie mogła aplikować o środki finansowe rzędu od 3 do 10 tysięcy złotych na różne inicjatywy, które może podejmować w swoim środowisku lokalnym. Są to takie projekty jak wydarzenia sportowe, zawody sportowe, wydarzenia kulturalne, plebiscyty, flashmoby, jakieś obozy szkoleniowe, także ten katalog tych działań jest bardzo szeroki, jakby ta inicjatywa należy do strony młodzieży, do strony samorządów uczniowskich. Zachęcamy nasze jednostki, nasze szkoły powiatowe, żeby włączyły się, bo młodzież to jest nasza przyszłość. Trzeba stawiać na młodzież, ale w tym pozytywnym znaczeniu, czyli trzeba im pomóc, organizować się, aktywizować, tworzyć pomysły, które mają, pomóc im w realizacji pomysłów. A my zawsze stawiamy jako starostwo na wspieranie wszelkich inicjatyw oddolnych, które mogą służyć naszym mieszkańcom, naszym obywatelom. Projekt mający na celu wsparcie inicjatyw młodzieży sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Projekt realizowany jest po raz pierwszy.